To będzie nie lada gratka dla tych, którzy lubią i jeżdżą na rowerze. Chcemy powiązać drogę rowerową z ofertą żeglowania po Odrze, co w przyszłości ma stanowić atrakcyjną ofertę turystyki weekendowej, mówi burmistrz Ścinawy i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Podpisaliśmy właśnie list intencyjny, który jakby określa poszczególne etapy realizacji, opisuje je w pewien sposób, ale także opisuje odpowiedzialności za poszczególne fragmenty. Oprócz tego ścieżka, o której dzisiaj mówimy, to także ona się wpisuje w większy projekt. Projekt, który jest projektem międzygminnym, ma łączyć atrakcje turystyczne, ale także być powiązany z Odrą, czyli z miejscami, gdzie będzie uprawiana turystyka wodna. Uczestniczymy w tej części dokumentacyjnej, natomiast zgodnie z uchwałą Rady, która lada chwila się pojawi, no będziemy też partycypować w kosztach, bo musimy wspólnie pozyskać pieniądze i oczywiście mieć swój udział własny, a potem z kolei jak już powstanie ścieżka, to trzeba będzie utrzymać. No i oczywiście to będzie w zakresie naszej gminy. Odcinek drogi rowerowej pomiędzy Ścinawą a Prochowicami to część większego projektu. Chcemy powiązać ścieżki rowerowe, także tą przebiegającą od Ścinawy przez Prochowice. Ona docelowo ma kończyć się w Lubiążu, w węźle Lubiąż, bo z Lubiąża będzie można pojechać ścieżką rowerową już w części wykonaną do samego Wołowa, później do brzegu Dolnego. No ale także Ścinawa ma być połączona z miastem Lubin, później z Chocianowem i tak naprawdę chcemy kanalizować ten ruch turystyczny rowerowy zmierzający do właśnie tych węzłów. Chcemy szerzej popatrzeć na cały Dolny Śląsk i skomunikować tak naprawdę tymi ścieżkami województwo dolnośląskie, stolice tego województwa z województwem lubuskim oraz wielkopolskim. Ścieżka rowerowa łącząca Ścinawę z Prochowicami będzie miała 18,5 km długości. List intencyjny podpisano w bibliotece w Prochowicach.